248 mandatów, nawet w przypadku, gdyby exit poll pomylił się co do oszacowania dokładnego wyniku wyborczego, oznacza, że większość opozycji nie powinna być zagrożona i że może niekoniecznie w pierwszym kroku konstytucyjnym, ale w drugim będziemy obserwować rząd, który, którego zapleczem będą partie tworzące Pakt Senacki, czyli Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga.